znacznie większy problem niż Polska w tej chwili za Austrią. Ale to znaczy, te słowa, ta deklaracja, słowa z ministra Waszyńskiego, zaostrzenie relacji... Jeżeli on mówi, że nie na taką Unię się umawiał, to znaczy, że nie miał pojęcia o tym, jak działa Unia. To jest, ona jest w rękach bandy czerwonych, prawda, tam pomarańczowych i innych takich i tyle, no. A czego możemy się spodziewać, jeśli dzisiaj ta opinia będzie prawdopodobnie negatywna Komisji Europejskiej? Mamy 2 tygodnie, Prawo i Sprawiedliwość będzie szukała jakiejś alternatywy, jakiegoś rozwiązania, tego kompromisu pójdzie na ustępstwa? Przypominam, że zaproponowałem rozwiązanie, takie ucieczkę do przodu. Dzięki czemu obie strony nie stracą twarzy, bo to o to chodzi. I dziwi mnie, że obie strony myślą, że wygrają i nie chcą pójść na tę koncepcję, tylko szukają jakichś dziwnych rozwiązań, żeby wygrać. Bo obie strony się zawzięły, obie strony muszą wygrać. I kto odpuści w tym konflikcie? Nie mam pojęcia, kto tu odpuści. Myślę, że nikt. Andrzej Duda, rok prezydentury, jest to rok wyzwań, czy też stracony szans? Trudno mi powiedzieć. Prezydent nie wykazał się niczym wybitnym, ale też nic strasznego nie zrobił. Tam poza oczywiście podpisaniem tych sprawy sędziów. Udało mu się wybić na samodzielność? Nie, właśnie jeszcze nie, więc zobaczymy, co teraz zrobi, bo musi przyznać do błędu, no bo to, co zrobił w sprawie sędziów, bo na przykład to, co zrobił pana Kamińskiego, miał absolutnie prawo, to ataki na niego były niesłuszne. Konstytucja mówi wyraźnie, że ma prawo łaski i nie jest na kogo. I chcę powiedzieć, że na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, Gerald Ford, ułaskawił Nixona za wszystko, co mógł zrobić jako prezydent, w ogóle bez zmienienia. Także to jest możliwe, prawo łaski jest nieograniczone, jest to nieprawda, ataki na niego były niesłuszne. Natomiast w sprawie sędziów, no niestety, no może trafić pod Trybunał Stanu za to, co zrobił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.